Proszę Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy serię z dziecięcy. Zobaczył, dobra. Za bardzo też do dupy jest widać. Ten samochód mnie bardziej to przeszkadza. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. Dobra, tego zarąbmy jako pierwszego ziomeczka. Zarąbmy tego drugiego. Dobra, leży. Czy gdzieś będzie następny jakiś ziutek? Tu nikogo nie widać. Czy tam kogoś widzę? Czy mi się tylko zdaje? Chyba pójdziemy na solówę z nimi. Czyli weźmiemy sobie jakąś dobrą bronę lepszą. Gdzie ten ziutek do nas strzela? Gdzie ten ziutek do nas strzela? Widzę ziutka. Tu się chowasz, to chodź. Okej, okay. Ten łeb. Pyk, nie macie. Okej. Okay. Tego sprzątnęliśmy. Zobaczymy, czy będzie następny. Czy będą jacyś następni? Dobra, jeden należy kolejny. To jest następny. Dobra, leży. Trzyma. Nie, to nie ten. Okay. Tu jest ziomek jakiś tam? Tak. Leży czy nie? Bardzo mało zdrowia. Tak, zabity. Kamera to naprawdę mi tu lata. Tego tu. Zależy. Widzę. Kto mnie tu? Z shotguna mi, come on!
Ja pierdzielę, jeszcze raz, kontynuujmy tą misję. Shotguna do mnie, co za typol. Dobra. W takim razie, jak takie kozaki oni są, to ja już wiem, jak się z nimi rozprawimy. Cały czas snajperka pójdzie w ruch w takim razie. Kurde, ile tu failów już poszło, to jest tragiczne. Ale kit z tym. Ciśniemy dalej z tą misją, żeby po prostu ją przejść. Nie robić sobie bałaganu. Coś będzie ciężko pewnie. Tam na tym placu budowy jest po prostu dużo wiary. I przez to coś czuję, że będzie ciężko. Gdzie mi tu skręcasz, ty ziomek? Ja pierdziel. Następny chojrak, następny. Mi się zaraz przewróci samochód i będzie boom. Chciałem powiedzieć samolot. Przez samolotem nie jadę. A matko, musimy czekać na to gówno teraz. Ile się nagrywa? 6 minut dopiero. Nadzieję, że zdążymy jeszcze drugą misję wykonać jakoś. Że nie będzie z tym żadnych problemów. Jak sami widzicie, byłem u fryzjera. Dosyć niedawno, no parę minut temu. Jakoś tak. Chciałem iść, bo naprawdę miałem takie długie włosy, że szkoda nawet słów. I mnie to wkurzało, bo boki cały czas mi stały i denerwujące po prostu to jest. Budzisz się, a tu szopa. Lepiej się zgolić. Oczywiście nie na łysa jak pazdan, ale zawsze lepiej się zgolić, żeby mieć krótkie włosy niż jakieś długie. No ja po prostu bardziej się czuję w krótkich włosach niż w długich. Nie chciałbym nigdy wyglądać jak Tarzan, chociaż za małego miałem takie plany, że sobie będę zapuszczał włosy i będę miał długie włosy. Ale te plany się nigdy nie spełnią. Bo wiem, że cały czas będę w krótkich włosach chodził. I tego możecie być pewni. Dobra. Tych ziombelków trzeba tu zlikwidować jak najszybciej jakoś. Jeden. Tam dwóch spierdzieliło. Tu jeden się chowa. Drugi. Tutaj dwóch schowających się. Moich kochanych ziombelków. O, już strzelają, już chcą strzelać. Są takie kozaki, że strzelają, no strzelaj. Dobra, zjechaliśmy ich. Wsiadamy do samolotu, do helikopterka. Znaczy się nie do samolotu, bo to nie jest samolot, nie wygląda nawet na samolot. Wsiadamy do naszego kochanego helikopterka. Od razu jak wyjedziemy, to wysiadamy z niego. Wsiadamy na naszej furgonetki, tak jak robiliśmy to wcześniej. No i ciśniemy robić tę misję. Jak najszybciej. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że teraz naprawdę już pozytywnie pójdzie ta misja, bo nie mam nawet planów się denerwować i robić failów i robić przerwy. A jak będzie trzeba, to naprawdę zrobię krótką przerwę, aż dojdę do tamtego momentu, jak ich wszystkich rozdupczę i tyle. Bierzemy tą paczuszkę, co braliśmy wcześniej. Ta paczuszka zawsze się przyda. Dobra, i lecimy do naszego drugiego miasta kochanego. Tutaj przejedziemy jakąś panią oczywiście, standardowo. Walniemy w jakąś oczywiście barierkę. Tego możecie się spodziewać, że to będzie nawet codziennie w odcinkach. Jak będę codzienne odcinki nagrywał, czy Vice City, czy coś, tego możecie się spodziewać naprawdę, że będą jakieś różne kolizje. Jak nie uderzenie, to jakieś przejeżdżanie ludzi. Zamiast mafię przejeżdżać, to ludzi zwykłych będę przejeżdżał. What the fuck? Co on zrobił? Samobójstwo popełnił. Tu trzeba mieć. No ale trudno. Pomódlmy się jeszcze za niego i dobra, gra gitara. Już chyba nie wiedzie. Jak umie pływać, to sobie poradzi człowiek, a jak nie, to niestety nie. I nic na to nie poradzimy. Dobra, jedziemy. Zapisywanie przed chwilą było, okej. Gdzie mi tą kurumą tej, chciałem powiedzieć. Nie kurumą, tylko Cheetahem, czy Infernusem, czy co to było. Podjeżdżasz. Dobra, kręcimy. Oczywiście jedziemy na skróty, tak jak jechaliśmy.
I zaraz będziemy na placu budowy i tam będzie po prostu się działo. Trzeba ich jakoś zlikwidować wszystkich. Bo no nie mogę się tak pierdzielić z tą misją. Widzisz, że kolejna już będzie sporo łatwiejsza. To może być też przez to, że ja po prostu nigdy nie grałem GTA 3 i przez to robię takie fejle. Nie wiem, co mnie tutaj wyrzuciło. Nie mam zielonego pojęcia. A mam nadzieję, że stanie na koła i będzie wszystko dobrze. Tak się stanęło. Bardzo dobrze. Dobra, podjeżdżamy tutaj. Wysiadamy. I celujemy. Tego typa najlepiej lepiej zniszczyć jako pierwszego ziomka. Tamten dostał? Czy nie? I nie dostał, to mu wprawy. Nie mam zielonego pojęcia, czy dostał. Chyba ta. Tu jakiś typek mnie strzelał, pamiętam. Było go widać, widoczny był dosyć. No witaj, siema, Lesz. Deszczu, Leszczu. Dobra, tutaj leżą. Trzeba jakoś temu poprawić tu. Wiśniakowi. Tu nikogo nie ma jeszcze. Jakiś typek był. Widzę go. Przez chwilę go widziałem. Widać go, dobra. Przez samochód go poszczelić. Kurwa, żebym go widział jeszcze. Przybliżmy kamerę. Widzę go. Szczał. Dostał, ok. Wejdźmy. Do mrzonki, ok. Leży. To będzie kolejny na tym dachu, czy na czymś. Tu ładnie likwiduje wszystkich. Ale... Jak go zlikwidować tu? Bym go zdjął tu jakoś, ale... Bo on tu koksi. Bym go stamtąd zdjął, ale jak? Że wejdziemy na górę po prostu. I to będzie najlepsze rozwiązanie. Sam nie mam pojęcia, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, mam nadzieję, że tak. Oczywiście da wejść do góry. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się da. Tutaj żadnych schodów nie widzę póki co. Ale tu już są. Co to za skarby my tu mamy? Miałem po prostu chyba tutaj wejść. Albo bądź też nie. Gdzie są te typki, powiedzmy. Zjadam. Szybko. Likwiduj go. Będzie za późno. Tam jest dwóch aż. Szczał. Okej. Szczał. Leżą. Czy gdzieś jeszcze będą? Jak się da, oczywiście wbijajmy do góry. Paczuszka się zawsze przyda. 16 na 100. Nie mam zielonego pojęcia, czy się do góry da wbić gdzieś. Ale przynajmniej fajnie, jakby się mogło wbić. Wbił jeszcze wyżej. No, z tego co widzę. Z tego co widać, to chyba nie. Ale tu jest następny. Świrus. Widziałem cię, typie. Nie uciekniesz mi na stypie. Gdzie on jest? Penerek.
Gdzie jest ten penerek, powiedzcie mi? Tu gdzieś widziałem. O, idzie. No, przez barierkę teraz nic nie widzę. Szybko likwiduj go. On tu łazi. On tu łazi z tego, co widać, tak? Zapraszamy pana. Stryk, nie macie. Dobra. Zejdźmy na dół. Zejdźmy na dół. Którędy to się schodzi teraz na dół, powiedzcie mi, kochani widzowie. Którędy tu można zejść na dół? Żeby się po prostu nie zabić. Już na pewno którędy wchodziłem tutaj. To nie mam pojęcia, którędy. Tutaj gdzieś. Tutaj, okej. Schodzimy na dół. Idziemy, idziemy, dreptamy, dreptamy. Tędy zejdziemy. I wbijamy tam, gdzie mamy wbić. Mam nadzieję, że z góry nikt nie będzie jeszcze. No, jeszcze ten typek tu jest, którego trzeba zlikwidować. Będzie uprzykrzał życie. Chuj ci dupsko, szmato. Dobra, leży. Jeszcze jest, czy nie? Wstępny typ leży. Mamy jeszcze trochę kamizelki, więc pierdzielmy się tu. Kamera, nie świruj. Mamy do windy wbić, ok. To wbijamy do windy. Co będzie dalej? Zobaczymy. Czy kolejna strzelanka, coś mi się tak wydaje. To się jeszcze wszystko okaże. Na samą górę wbijamy. No proszę. Na samą górę wieżowca. Ok. Zarąbko. Jo. Zarąbała go i kit. No niezłe rzeczy. Skacz dał mnie. O Jezus, kto to jest? To jakaś walka z bossem, czy co? Jeszcze gdzieś mamy się transportować, okej. Pozwólcie, że pożyczę. I spierdzielę wam bardzo szybko, bo nie chcę, żebyście mnie tutaj porozstrzeliwali. Gdzie mamy lecieć w ogóle? Okej. Tutaj mnie strzelają, widzę. No ale dobra, lecimy, lecimy. Lecimy, jak mamy lecieć. Śmieciarka, co ona tu zrobiła? Beka jak byk. Dobra. Bagażnik nam, widzę, że się ładnie otwiera. Ale nie na tym rzecz. Dobra, skręcamy w prawo. Czy to już koniec będzie misji? Mam nadzieję, że tak, bo już mam dosyć. Mam dosyć, cholernie dosyć tej misji. Pakujemy się tutaj, gdzie się pakowaliśmy. Idziemy tutaj. I że to będzie koniec? Tak jest!
50 tysięcy nasze, pięknie, 230 tysięcy mamy na koncie. Mamy aż 3. Ja pierdzielę, to tragedia. U Reja, u Aski, u D. Ten D nie wiem, kto to jest. No Jezu, taksówka! Przestań. Paczuszka była? Nie, wydawało mi się. Dobra. Zdążymy drugą misję nagrać? Wątpię. No dobra. Skończyliśmy tą misję, co mieliśmy skończyć. I w takim razie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jedziemy tylko zapisać gierkę. To już naprawdę jest niedaleko. I w następnych odcinkach będziemy misję robić u Reja, u Aski, u OD i u D. A najpierw skończymy u tego D misje wszystkie. Później zaczniemy u Reja, a na końcu u Aski. Zobaczymy, co to będzie jeszcze z tego. Dobra, furki zapakowane. Zaparkowane bardzo ładnie. Wychodzimy. Zapisujemy gierkę. I dzisiaj kończymy ten odcinek. Zapisujemy tutaj. No i dobra. W takim razie ja się będę z wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Piszcie w komentarzach oczywiście to, co do wam należy. To, co robię źle, to, co robię dobrze. Ja się z wami będę już żegnał. I w takim razie widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie i cześć.